Podcast ojca Jakuba Waszkowiaka na temat Pisma Świętego. Zapraszam. Szczęść Boże. Dzisiaj pierwsze spotkanie. Należałoby oczywiście wyjaśnić, na czym będą polegały te. Podcasty. Pierwsze, że tytuł. Ciekawe, że odnosi się do tego, że niejednokrotnie czytając Pismo Święte albo studiując je, tak mnie zaskakiwało niekiedy, że ciekawe, że nigdy wcześniej jakoś tego nie zauważyłem, czy nie czytałem o tym wcześniej i na tym będą polegały te podcasty, że właśnie będę chciał wam... Ukazywać i dzielić się wami tymi przemyśleniami, które mnie zaskoczyły, które dla mnie są ciekawe, w tym znaczeniu ciekawe. No, że warto wiedzieć, bo nierzadko przez tradycję chrześcijańską jakąś, albo przez takie po prostu przekazywanie sobie pewnej informacji, one zostały czasami wykrzywione w chrześcijaństwie. I dlatego też niektóre chciałbym wyjaśnić. Każdy odcinek będzie o czymś innym, także będą to takie fragmenty. Z pisma świętego wzięte nie w sposób jakiś systematyczny, ale po prostu tak, jak będzie mi się to podobało, to takie kryterium. No więc y, dzisiaj chciałbym omówić y, Adama i Ewę, y, bo jest tam właśnie coś, co wydaje się nam takie znane i oczywiste, a tymczasem oczywiste i wcale się okazuje znane nie jest, bo wielu wydaje się rozumieć ten fragment zupełnie opacznie. I stąd chciałbym to omówić. Adam i Ewa to jest ta historia, którą chyba znają wszyscy ludzie, nawet niewierzący, że Awa, Ewa prawda, zrywa jabłko. no właśnie, <laughs> nie zrywa żadnego jabłka, zrywa owoc z drzewa poznania dobra i zła. Kiedyś omówię szczegółowo może, co chodziło z tym jabłkiem i skąd ono się wzięło w tradycji chrześcijańskiej. Yy, zrywa yy, owoc z drzewa poznania dobra i zła, jest nieposłuszna Bogu, dzieli się tym z Adamem yy, i oni zostają ukarani. No i bardzo często jak opowiadamy tę historię, to jakby taka konkluzja, że no właśnie, Pan Bóg się pogniewał na Adama i Ewę i ukarał ich. A tymczasem, kiedy dokładnie czytamy tekst, to się okazuje, że nie do końca tak jest. Bo na końcu tego opowiadania Czytamy takie słowa. Po czym Pan Bóg rzekł: Oto człowiek stał się jak jeden z nas, zna dobro i zło. Niechaj teraz nie wyciągnie przypadkiem ręki, aby zerwać owoc także z drzewa życia, zjeść go i żyć na wieki. Dlatego Pan Bóg wydalił go z ogrodu Eden, aby uprawiał tę ziemię, z której został wzięty. Wygnawszy zaś człowieka, Bóg umieścił na wschód od ogrodu Eden cherubów i miecz z połyskującym ostrzem aby strzec drogi do drzewa życia. Yy, drzewo życia jest to symbol życia wiecznego. Innymi słowy, Pan Bóg jakby zastanawia się tak trochę na głos, co tu zrobić, żeby ten człowiek w tym stanie grzechu nie pozostał na zawsze. I, yy, I wpada na pomysł, że tak powiem, Pan Bóg, aby człowieka wydalić właśnie z raju i, yy, i aby on doświadczył śmierci. Śmierci cielesnej, która tak naprawdę jest wybawieniem, ponieważ Bóg daje szansę człowiekowi na powrót do raju. Innymi słowy, Bóg znalazł pewną taką furtkę miłosierdzia, gdzie daje człowiekowi szansę na powrót do raju. Zauważcie, że tej szansy nie dał Szatanowi. I niektórzy mogą się zapytać: no właśnie, Pan Bóg jest chyba tutaj troszkę niesprawiedliwy. Otóż w teologii się wyjaśnia często, że szansy tej nie otrzymał Anioł, ponieważ aniołowie mieli. O wiele większe poznanie świata duchowego i przede wszystkim szatan nie, nie, nie był przez nikogo kuszony. To, yy, to była jego inicjatywa, bunt przeciwko Bogu. Natomiast Adam i Ewa zostali zwiedzeni. Może gdyby szatan ich nie zwiódł, nie oszukał, nigdy by nie popełnili grzechu. No, ktoś to wie. No, możemy taką gdybologię trochę tutaj robić, ale faktem jest, że to nie wyszło od nich. To było rzeczywiście, to był owoc dialogu ze złym, ze szatanem, z, który pod postacią węża jest przedstawiony w tym opowiadaniu. I y, ktoś może powiedzieć, no halo, halo, proszę księdza, ja troszkę Pismo święty znam i y, mamy też taki fragment w Księdze Mądrości, że śmierć weszła w świat przez zawiść diabła, a więc to nie jest tak, że Bóg to wymyślił jako furtkę miłosierdzia dla człowieka. I tutaj w tej księdze mądrości, która jest ostatnią Księgą Nowego Testamentu, napisana w pierwszym wieku przed Chrystusem, a niektórzy nawet uważają, że w pierwszym wieku naszej ery, mówmy, w czasie kiedy już Jezus żył, ta śmierć to nie jest śmierć cielesna, ale jest to mowa o śmierci wiecznej. O tej, o której będzie Apokalipsa nazywała. Y, śmiercią drugą, y, jak czytamy w XX rozdziale, 14 wersecie, a śmierć i otchłań wrzucono do jeziora ognia, to jest śmie śmierć druga jeziora ognia. A zatem y, widzimy, że y, ta śmierć, o której mowa jest w Księdze Mądrości, to nie jest śmierć cielesna. A skąd mamy tę pewność? No bo. Przeczytajmy zdanie do końca, że śmierć weszła w świat przez zawiść diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. I faktycznie tej śmierci drugiej doświadczają właśnie ci, którzy należą do diabła, bo ci, którzy należą do Chrystusa, nie doświadczają tej drugiej śmierci. Oni doświadczają tylko pierwszej śmierci, która jest tak naprawdę dla nas ocaleniem, bo inaczej człowiek by musiał zawsze tutaj żyć i no, doświadczać po prostu trudności przeróżnych. Natomiast Mamy nadzieję wejść w świat, gdzie będzie przepełniony szczęściem bez jakiegokolwiek cierpienia, jak to mówię, Apokalipsa wyraźnie, że każda łza zostanie otarta z oczu ludzkich, że właśnie jest, wchodzimy w stan doskonałej, doskonałego szczęścia. Dlatego też te opowiadanie, które mamy w Księdze Rodzaju w trzecim rozdziale, nie jest opowiadaniem o gniewie Bożym. Jest opowiadanie raczej o miłosierdziu Bożym. Że Pan Bóg znalazł furtkę, żeby ocalić człowieka. Bóg kocha człowieka. I dlatego też y, tym dzisiaj się chciałem z Wami podzielić. No, a to pierwszy odcinek, także zapraszam na kolejne. Życzę wszystkim wszelkiego dobra, szczęść Boże!